Dzień dobry Państwu, Kuchnia Polska, Cezary Gmyz, witam, a na pokładzie Kuchni Polskiej witam Kuchcika, tym razem może nowy pseudonim, tak? Agent Tomek, obecnie poseł Kaczmarek i to, co zaplanowaliśmy dzisiaj do spożycia, jest ściśle związane z poprzednim, co prawda, fachem posła, czyli jego pracą w CBA, czyli mianowicie zaplanowaliśmy zjedzenie jesiotra, bo wiadomo, że ryby nie można chyba podejrzewać o korupcję, bo jest stare powiedzenie, że tylko ryba nie bierze. No, czy... coś w tym jest, panie redaktorze. Bardzo dziękuję, witam państwa. No rzeczywiście, ale też będziemy tą rybę chyba filetować. To też będzie miało dosyć dużo wspólnego z moim wcześniejszym zawodem. A czy to rzeczywiście jest tak, że ryby nie biorą, czy tylko trzeba je odpowiednio zanęcić i mogą wziąć? Myślę, że są tereny wodne, akweny, które są już bardzo mocno zanęcone. Jak już przechodzimy w taką metaforę, to myślę, że środowisko Platformy Obywatelskiej bardzo mocno jest zanęcone różnymi przynętami. Pytanie, która z tych rybek się skusi na tą przynętę. Rozumiem. Czyli można jeszcze oczekiwać jakichś czołówek gazetowych z działalności? No całe szczęście moi przełożeni, z którymi miałem zaszczyt pracować w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zarówno pan Mariusz Kamiński, Ernest Bejda czy Maciek Wąsik, broni nie składają, ale również przyjaciele, z którymi ramię w ramię służyłem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rzeczywiście my dalej stoimy wszyscy na stanowisku, że korupcję trzeba wyrywać wraz z korzeniami. Rozumiem. To, co zaplanowałem, żebyśmy zjedli, to nie jest taka typowa ryba, bo ta ryba jest raczej w Bałtyku nieosiągalna. To jest jesiotr. To jest jesiotr, który się tym charakteryzuje, że jest, jak się o nim mówi, żywą skamieniałością, bo to jest ryba, która pływa głównie po wodach rosyjskich, czyli po Morzu Białym. Głównym produktem zresztą nie jest sam jesiotr, tylko najdroższym produktem jest kawior, który jest potwornie w tej chwili drogi, Kaziu, kawior z jesiodra, czy ryb jesiotrowatych w ogóle. Ale my dzisiaj kawioru nie będziemy przyrządzać. Na szczęście ostatnio okazało się, że jesiotra można również dość dobrze hodować i jesiotr jest w tej chwili hodowany również w Polsce. Nie wiem skąd pochodzi ta sztuka, poza tym, że kupiłem ją w pewnej hali targowej, czy z Morza Białego, czy też z hodowli, z tak zwanej akwakultury. Ale będziemy przyrządzali ją w sposób nietypowy dla ryby, dlatego że będziemy ją przyrządzali w sosie pomarańczowym, co jest dość rzadko spotykane i zabierzemy się zaraz za obieranie tej ryby. No, dla mnie to ogromna przyjemność i rzeczywiście człowiek uczy się całe życie i dziś będę mógł pod okiem i sprawną ręką pana redaktora nauczyć się, jak taką rybę się przyrządza. Będziemy używać do tego przede wszystkim noża. Ja pokażę zaraz, jak ciąć, czy agenci, funkcjonariusze CBA są sprawni w posługiwaniu się bronią również białą? No, myślę, że są sprawni w posługiwaniu się różnym rodzajem broni, natomiast naprawdę to jest mój debiut i jestem troszeczkę zestresowany. Bardziej niż przed akcją? No myślę, że to będzie dla mnie tremujące zadanie. Dobrze, to ja pokażę, na czym polega. Może ja zabiorę się za ryby. Jak w jednej z poprzednich audycji mówiłem, ryby zazwyczaj odkrajamy tuż za głową, ale w przypadku tego potwora będziemy musieli zrobić tak, żeby również z głową znalazły się przednie płetwy. On ma potwornie, ale to potwornie twardą skórę i rzeczywiście jesiotra się troszeczkę słabiej oprawia niż inne ryby. Ale widzę, że tu wychodzi kwestia przygotowania, bo noże chyba już były wcześniej naostrzone. Tak, a noże były naostrzone, to jest głowa jesiotra, którą na razie sobie odłożymy. Dzielimy ryby w dzwonka, to one powinny mieć mniej więcej taką grubość. To jest około 2 cm i tu widać właśnie, jak to jest twarde mięso. Twarda skóra, gruba po prostu skóra. I w ten sposób po prostu dzielimy rybę na porcje. Wychodzą z tego dzwonki jak z łososia. Dokładnie tak. Można tą samą potrawę również robić z innymi rybami, właśnie na przykład z łososiem. Resztę sobie zostawimy. Ja poproszę przyjaciela, żeby uruchomił wędzarnię, ponieważ jesiotr wędzony na zimno to też jest pyszna sprawa. Kiedyś się również z Państwem umówimy na wędzenie. Na razie odkładamy tą część ryby i zajmujemy się tym, co na pewno agenci CBA również potrafią. O, rozrobiło się ciepło, można zdjąć moją konfederatkę.
A rybę należy jak każdą rybę posolić. Tyle to chyba w CBA też potrafią solić ryby. No każdy facet o tym wie, że trzeba dobrze posolić. Proszę. Z obu stron trzeba będzie, a najpierw posolmy z jednej strony. Myślę, że tej soli nie należy żałować. Nie należy, chociaż ta ryba również pływa po morzach i ma pewną naturalną solność w sobie, ale niezbyt wielką. Teraz przekładamy rybę do naczynia i będziemy się teraz w dalszym ciągu posługiwać bronią białą. Zobaczymy, jak funkcjonuje nóż w zderzeniu z tymiankiem. Tutaj mamy świeże zioła, tutaj mamy tymianek, ja urwę parę gałązek. W ten sposób kroimy zioła. Proszę je podziawać właśnie w ten sposób, prowadzić nóż w ten sposób i zagarniać. Chyba liczy się bardziej technika niż użycie siły. Tak. Przede wszystkim się liczy to, żeby nóż był ostry. Najlepsze są takie noże, którymi można się golić. Dosypujemy tymianku, a teraz proszę wziąć tą limonkę. To jest to, co zielona cytryna, czyli właśnie limonka, właśnie dokładnie w ten sposób. I skropimy to teraz jeszcze, przekroić to na pół. Czyli widzę, że tą sztuczkę z tym, ze zwiększaniem ilości soku, jaką daje cytryna, poprzez najpierw zgniatanie cytryny przed przekrojeniem, pan zna. Staram się coś robić w kuchni, aczkolwiek, tak jak powiedziałem na samym początku, nie zamówienie jestem ekspertem pizzy, zamówienie pizzy trwa szybciej. Zdecydowanie. Okej. Dobrze, to ona musi się chwileczkę przegryźć. Na razie odkładamy to na bok. Będziemy równolegle przygotowywać sałatę oraz przygotowywać sos do ryby, a sos będzie sosem pomarańczowym. W tym celu potrzebujemy dwie pomarańcze, które wyciśniemy. Mhm. Czy z tym pan sobie poradzi? Jestem przygotowany. Dobrze. A ja w międzyczasie biorę się za obieranie truskawek. Jest para w rękach, więc daje się to robić. Wychodzi moja wcześniejsza praca w Centralnym Biurze Śledczym. Lata spędzone na siłowni? Na treningach też. Ale z tego, co pamiętam, to pan trenował boks przede wszystkim, tak? Do dziś mi to pozostało. Bardzo często z przyjaciółmi chodzę na tego typu zajęcia. No, myślę, że trzeba się ruszać. Widziałem kiedyś pana po jednym z takich zajęć. Trochę inaczej pan wyglądał. Panie redaktorze, no ślady pozostają, tak? Jeżeli wchodzi się do ringu i elementem tego treningu jest sparring, to trzeba się liczyć z tym, że niestety, ale jakieś ślady pozostaną. W końcu jest to sport dla mężczyzn. Ale w CBA służą również kobiety. I również w Centralnym Biurze Śledczym. I rzeczywiście tutaj trzeba byłoby podkreślić, że ich rola kobiet, które pracują pod przykryciem, jest naprawdę ogromna i ponoszą takie samo ryzyko w swojej pracy jak mężczyźni. Niejednokrotnie również można powiedzieć, że są od nich po prostu lepsi. Ale też biorą udział w walkach bokserskich? No, znam dziewczyny, które mogłyby ogromnego wstydu przynieść niektórym mężczyznom, którzy uważają się za ekspertów walk. Aha, ja nie uważam się za eksperta walk, więc myślę, że z takiego ringu trzeba byłoby mnie znosić. Albo szybciej uciekać. Albo szybciej uciekać. Truskawki kroimy na połówki. Jeżeli są większe, to możemy je pokroić również na ćwiartki. Na ogniu dochodzi, widzę, już ryż. Niedługo będziemy mogli smażyć rybę, ale ona potrzebuje jeszcze troszeczkę przesiąknąć aromatem tymianku. Będzie mógł potem przygotowywać na długie, romantyczne kolacje tego typu danie. Nawet zapewniam, że takie danie na kobiecie robi duże wrażenie. Ja sam swoją własną żonę poderwałem na ryby, a konkretnie na ryby po chińsku. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, ta sałatka, którą przygotowujemy, nie będzie sałatką stricte owocową. Tutaj mamy już przygotowaną rukolę, więc coś, co nie jest owocem. Liście rukoli już, one zostały uprzednio umyte, odwirowane z wody, dlatego że sałata powinna być sucha, bo inaczej sos się będzie źle rozprowadzał na takiej sałacie. I kładamy to i dokładamy, proszę dokładać pod truskaweczek troszeczkę. Okay. By to ładnie wyglądało. Pewnie, że sałata nie tylko będzie pysznie smakowała. Ale też dobrze wyglądała. Spróbuję, czy kawki są słodkie. Słodkie.
muszę się przyznać, że mam pewnego rodzaju, może nie awersję do truskawek, ale jako student pracowałem ciężko w Finlandii na plantacjach truskawkowych i przez długie lata nie mogłem jeść truskawek. Teraz mi to troszeczkę minęło, ale już poprzednia moja miłość do truskawek nie wróciła. Znaczy ja myślę, że najlepsze truskawki to w Milanówku. Nie, ja w ogóle uważam, że najlepsza jest polska odmiana Zęga Zęga truskawki. Rewelacja. Jeszcze? Tak, dołożymy wszystkie, tego. Tak? Wszystkie. I teraz, proszę Państwa, pewnego rodzaju zdziwienia. Mianowicie będziemy traktować truskawki pieprzem. To jest naprawdę dość niezwykłe połączenie. Ale to nie koniec tego pozornego barbarzyństwa mieszkania truskawek z pieprzem. Potraktujemy je jeszcze czymś bardziej dziwnym. Mianowicie octem balsamicznym. Czy pomarańcze, sok z pomarańczy tutaj będziemy do tej sałatki? Nie, nie, tym razem tutaj dodamy oliwy, oczywiście extra virgin. O, może jeszcze troszeczkę. Rukola bardzo lubi oliwę. Stróżyny tego, parmezanu do tego dodajemy. A ja bym chciał panu zadać parę pytań. Mianowicie nie tak dawno była głośna sprawa uniewinnienia Beaty Sawickiej. Jak pan to odebrał? Czy w mojej ocenie to skandaliczny wyrok i uzasadnienie, jakie zapadło do tego wyroku. Przecież cała Polska, wszyscy Polacy mieli możliwość dostrzeżenia, w jaki sposób Beata Sawicka wypowiadała się na temat swojej pracy w parlamencie, na temat przede wszystkim chęci kręcenia lodów na prywatyzacji służby zdrowia. Kto na czele tej ekipy będzie stał? Mówiła o pierwszej frontmence, macherce, która będzie odpowiedzialna za tą prywatyzację służby zdrowia. No ale przecież również Polacy widzieli, jak przyjmowała pieniądze wręczane jej za niezgodną z prawem sprzedaż działki na Helu. Myślę, że dziś Polacy zasługują na to, aby odtajnić całość materiału dowodowego, jaki w tej sprawie został zebrany. Wtedy każdy dziennikarz, każdy Polak będzie mógł sobie wyrobić po prostu własną opinię i własne zdanie na ten temat. Zapewniam, że duża część tego materiału, która dziś jest objęta klauzulą niejawności, może po prostu porazić. Członkowie poprzedniego kierownictwa CBA byli bardzo krytyczni w stosunku do następcy Mariusza Kamińskiego, czyli Pawła Wojtunika. A zarzucali mu, że właściwie nie zwalcza korupcji. Tymczasem wydaje się, że CBA ostatnio pewne sukcesy jednak notuje, bo zatrzymanie marszałka województwa podkarpackiego Karapyty i postawienie mu zarzutów chyba jest dość dużym sukcesem. Tak, to niewątpliwie kawał dobrej pracy. Natomiast należy odnieść się krytycznie do postawy sądu, który przecież za niewielką kaucją wypuścił na wolność pana marszałka. Dlaczego krytycznie do tego podchodzę? Przecież większość świadków, którzy w tej sprawie zeznają, są to pracownice pana marszałka, które mu podlegają. W mojej ocenie może dochodzić w tej sprawie do mataczenia. No i rzeczywiście... Do mataczenia i do nacisków na świadków. Tak, oczywiście. I rzeczywiście Paweł Wojtunik to niebezpieczeństwo dostrzegł. Wystosował pismo do ministra sprawiedliwości. No rozumiem, że w końcu Paweł Wojtunik otworzył oczy. Dziwię się tylko, że nie reagował w taki sposób przy sprawach, które były wcześniej realizowane przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mam tu chociaż na myśli sprawę związaną z umorzeniem śledztwa przeciwko Weronice Marczuk, czy tą skandaliczną sytuację związaną z wyrokiem uniewinniającym Beatę Sawicką. Większość akcji CBA, przynajmniej duża ich część, tych najgłośniejszych akcji CBA, spaliła na panewce, że przypomnę akcje w sprawie m.in. domu Kwaśniewskiej, czy właśnie umorzenie postępowania, czy sprawa wreszcie Sawickiej, wspomnianej Wądołowskiego. Czy może tak naprawdę w Polsce jest tak, że korupcja nie jest problemem? Korupcja jest ogromnym problemem i przecież pan redaktor zdaje sobie sprawę z tego, że ona nie wyparowała. Dziś po prostu służby, które są odpowiedzialne do tego, aby ją zwalczać, w mojej ocenie nic nie robią. Natomiast z tezą taką, że te akcje spaliły na panewce, naprawdę bym się nie zgodził. Materiał operacyjny, jaki w tych sprawach jest zebrany, jest porażający. Gdzie bym dostrzegł niebezpieczeństwo? Przede wszystkim prokuratorzy, ale również sąd zastosował jeden mechanizm. W tych wszystkich sprawach podważa się decyzję prokuratora generalnego, który wydał zgodę na wszczęcie kombinacji operacyjnej, czyli kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej. Uczestniczyłem w kilkunastu
akcjach związanych z handlarzami narkotykami, handlarzami bronią czy handlarzami kobietami. I tam nigdy do tego typu sytuacji z wykorzystania pewnych luk prawnych, bo tak należałoby wskazać, nie dochodziło. Natomiast kiedy mamy do czynienia z osobami znanymi publicznie, znanymi politykami, celebrytami, wtedy pada na te organy państwa, na sąd, na prokuraturę blady strach. Jak wygląda korupcja współcześnie? Bo z tego, co słyszałem, ta stara korupcja, a typu właśnie wyręczanie pieniędzy w kopercie, ona odchodzi już trochę w przeszłość. A przestępcy wykształcili sobie podobno nowe metody korumpowania, na przykład łapówka z odroczoną płatnością. Ale nie tylko. No, rzeczywiście można przyjąć, że ktoś umawia się na przetarg, który wygra dla siebie korzystnie, tak, czy przejdzie go dla siebie korzystnie i rzeczywiście ta płatność jest odroczona później dla osób, które o tym decydowały w czasie. Jeden z moich informatorów opowiadał mi o takim przypadku korupcji, którą rzeczywiście bardzo ciężko udowodnić, mianowicie nie poszły właśnie pieniądze pod stołem, tylko nie było żadnych spotkań pod cmentarzem. Polegało to na tym, że po pewnym czasie od momentu zrealizowania zlecenia, a wcale nie ta osoba, która te zlecenie korupcyjne czy ustawiony przetarg załatwiała, tylko jej stosunkowo daleka krewna okazyjnie nabyła mieszkanie w bardzo luksusowym apartamentowcu. Czy tego typu działania daje się dopaść operacyjnie? Oczywiście, że tak. Tylko do tego potrzeba sprawnej służby. Służby, która będzie skierowana przez osobę, która daje przykład swoim funkcjonariuszom, aby mogli w odważny i bezkompromisowy sposób właśnie zwalczać tego rodzaju korupcję. To musi być osoba, która będzie naprawdę wzorcem dla wszystkich swoich podwładnych i taką osobą był pan Mariusz Kamiński. Czy pan jako funkcjonariusz policji, czy potem Centralnego Biura Antykorupcyjnego znał poglądy polityczne swoich kolegów? Dziś spotykając się z policjantami, bo z tym środowiskiem mam najczęściej kontakt, ale również z funkcjonariuszami służb specjalnych, rzeczywiście ich wypowiedzi zatrważają, ich oceny są jednoznaczne. W służbach mundurowych jeszcze nigdy nie było tak źle jak dziś. Donald Tusk, który dziś zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien te służby nadzorować i je kontrolować, tak naprawdę ich się boi i ceduje jakimiś dziwnymi pełnomocnictwami te obowiązki na ministra spraw wewnętrznych. Przypomnę, dziś nim jest pan Sienkiewicz. Naprawdę totalny rozkład tych instytucji. A troszeczkę zmieniając temat i wracając do kuchni. Jak wygląda jadłospis przykrywkowca funkcjonariusza CBA? Czy też pochłaniacie, tak jak to zwykle jest opisywane w kryminałach czy filmach sensacyjnych pokazywane, no, nieodłączny bond z martini zmieszaną z wódką? Panie redaktorze, no, funkcjonariusz pracujący pod przykryciem przede wszystkim jest odzwierciedleniem, lustrzanym odzwierciedleniem środowiska, w którym pracuje, które jest przedmiotem rozpracowania i tak naprawdę w dużej mierze zachowuje się tak jak to środowisko. Jeżeli mamy do czynienia z bandytami, przestępcami, którzy trudnią się różnego rodzaju taką ciężką przestępczością, to wiadomo, że przez nich ten czas wolny spędzany w większości towarzyszy alkohol. Mnie interesuje bardzo język, jaki używają właśnie przestępcy, bo pan, zdaje się, tym zajmował się również naukowo, pisząc pracę magisterską na temat slangu. Panie redaktorze, zaskakuje mnie pan swoją wiedzą i przygotowaniem. Tak, rzeczywiście, moja praca magisterska to charakterystyka socjologiczna złodziei samochodów i jedna z części tej pracy jest poświęcona językowi, jakim ci złodzieje się posługują. Ale czy ten język bardzo odbiega od języka przestępców białych kołnierzykach? Dlatego, że jak są coraz to nowe nagrania ujawniane, to słyszymy, że no, to tak zwane rzucanie mięsem jest tam dość powszechne. Czy przejście ze środowiska złodziei samochodów, które kiedyś pan penetrował, do środowiska politycznego i celebrytów, diametralnie jakoś zmieniło język? Myślę, że ten język jest dziś dosyć podobny. Oczywiście on nie jest reprezentowany przez celebrytów czy polityków oficjalnie, ale wystarczy popatrzeć na część stenogramów, które dziś znajdują się w internecie, stenogramów wypowiedzi Beaty Sawickiej. No rzeczywiście, tam się ciężkie słowa rzeczywiście tam padają.
Ryba już doszła. Będziemy ją w tej chwili smażyć. Rzeczywiście pachnie znamienicie, bo czuć i limonkę, i tymianek, i to potem będzie jeszcze czuć wiedzeń. Przy patelni teflonowej ona nie powinna przywierać do dna, ale czasami się zdarzy, że jest jakieś zanieczyszczenie, więc trzeba kontrolować, żeby ryba tam się nie rozwaliła. Teraz będziemy przyrządzać sos. Uwaga, uwaga. I teraz proszę wleć do tego sok pomarańczowy. Nasze danie jest już prawie gotowe. Ryba ponownie teraz trafia do sosu. Ryba już doszła w sosie. Ona nie musiała długo czasu spędzać na patelni w tym sosie, bo przedtem już przesiąknęła aromatem głównie tymiankowym. Teraz tylko dostała aromatu jeszcze pomarańczy. No i będziemy ją w tej chwili serwować. To ja w międzyczasie w takim razie, panie redaktorze, tak, my tutaj odchodzimy wino. Od tradycji jedzenia, częstowania winem białym do ryb, dlatego że ja się jest taką rybą, która się również czuje dobrze w towarzystwie czerwonego wina. Tutaj mamy do czynienia z winem toskańskim. Wina toskańskie właśnie charakteryzują się takim dość lekkim smakiem, mimo że są one winami czerwonymi. No i wydaje mi się, że powinno pasować, ale to zaraz obadamy. Zaraz sprawdzimy, panie redaktorze. Tak, do tego najlepiej smakuje ryż dziki, który trzeba gotować trochę dłużej niż normalny, ponad pół godziny, żeby on był miękki. I do tego jeszcze damy, zaraz zaserwujemy naszą legendarną sałatę. Kolorystycznie prezentuje się rewelacyjnie. No i na wydaniu jeszcze, tak zwanym wydaniu, potraktujmy troszeczkę sosem ryż i samą rybę. I zaraz dowiemy się, czy na stołówce CBA mają takie rzeczy, czy nie. CBA ma stołówkę? Nie, nie ma. To jest jedyna okazja, kiedy legalnie można się napić alkoholu w pracy. Przynajmniej, jeżeli się nie jest funkcjonariuszem CBA. Na zdrowie. Na zdrowie. Będzie pasowało. No i próbujemy. Widzę, że troszeczkę trzeba sałatkę dosolić. To ja. Tutaj mamy sól. Zdaje się, że zapomniałem trochę soli użyć, ale niewiele, żeby nie zabić smaku truskawek. Jeszcze może odrobinę pieprzu. Ryba rewelacyjna. Moja babcia mawiała: niebo w gębie, gęba w niebie, przepysznego coś. Wyśmienita. Dopiekła się. Nie należy jeść skóry, chociaż ona jest jadalna, tylko bywa twarda, ale widzę, że też już zmiękła. Na pewno nie jest to jesiod drugiej świeżości, jak było w powieści Bułhakowa Mistrz i Małgorzata. Ten jesiod ma autentycznie pierwszą i ostatnią zarazem świeżość. Szanowni Państwo, skończyliśmy gotowanie ryby w pomarańczach oraz sałatki z truskawkami i rukolą. Mam nadzieję, że Państwo będą mogli ten przepis wypróbować również w domu, pamiętając o tym, że rybę można zastąpić jakąś jesią dość luksusową, jednak łososiem czy dorszem. Będzie to smakowało równie wybitnie i mam nadzieję, że będzie Państwu bardzo, bardzo podchodziło. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Cezary Gmyz, Kuchnia Polska. Do widzenia.